Witam Państwa. Dzisiaj powiemy sobie o tym, jak możemy sprawdzić, czy dane, którymi dysponujemy, można opisać rozkładem normalnym. Przykładem, który posłuży nam zilustrowaniu tego zadania, będzie plik dołączony do programu o nazwie Gauss. Otwieramy ten plik z plików pomocy. Mamy tutaj trzy arkusze. Zaczniemy od arkusza pierwszego, w którym znajduje się wzrost kobiet. Wzrost kobiet można byłoby opisać prawdopodobnie różnymi rozkładami. My chcemy sprawdzić, czy tym rozkładem dobrym do przedstawienia wzrostu kobiet będzie rozkład normalny, rozkład Gaussa. Spodziewamy się, że tak będzie, dlatego że w momencie, kiedy idziemy chociażby ulicą i spotykamy kobiety dorosłe, to najczęściej są to osoby wzrostu około 170 cm, może 168, 169. Natomiast dużo rzadziej kobiety, które spotykamy, będą wzrostu na przykład 1,90 m, czyli dużo wyższego niż taka przeciętność, albo na przykład 1,40 m, czyli dużo niższego niż pewna przeciętność. Jeśli tak jest w rzeczywistości, to możemy się spodziewać, że rozkład normalny, rozkład Gaussa, będzie dobrym rozkładem do opisania tego rzeczywistego rozkładu danych. Żeby się o tym przekonać, wzięliśmy próbę. W naszej próbie mamy 300 kobiet i na podstawie tych 300 kobiet będziemy chcieli stwierdzić, czy rzeczywiście wzrost kobiet, generalnie nie tylko tych 300, które tutaj mamy, ale w całej populacji, z której te kobiety zostały wybrane, na przykład populacji polskiej, czy też populacji Poznania, czy wzrost tych kobiet można opisać rozkładem normalnym. Żeby można to było wykonać w naszym programie, udajemy się do statystyki i dalej w testach nieparametrycznych mamy testy badające normalność rozkładu. Będziemy badać normalność rozkładu, oczywiście zmiennej wzrost. Do wyboru mamy zaproponowanych kilka testów. Pierwszym z nich jest test Kolmogorowa-Smirnowa. Dość stary i dość konserwatywny test, wymagający od nas znajomości średniej i odchylenia populacyjnego, to znaczy znajomości tej rzeczywistej wartości, w naszym przypadku średniego wzrostu w populacji, czy odchylenia populacji. My najczęściej takimi danymi nie dysponujemy, wówczas możemy prosić, aby one były estymowane z próby, tak jak w tej chwili, aby były wyliczane na podstawie tych 300 osób, ale w dalszym ciągu musimy pamiętać, że jest to test dość konserwatywny, to znaczy chętnie zostaje z takim pierwotnym założeniem, mówiącym o tym, że nasze dane ten rozkład normalny posiadają. Kolejnym testem, nieco już mniej konserwatywnym od testu Kolmogorowa-Smirnowa, jest test Liljeforsa, który nie wymaga już od nas znajomości tych dwóch miar populacyjnych, jak średnie i odchylenie. Dalej mamy test Shapiro-Wilka, początkowo zaproponowany dla grup o małych licznościach, a dalej rozszerzony tak, abyśmy mogli go stosować również dla grup liczniejszych, ale warto pamiętać o tej jego początkowej dedykacji dla grup małolicznych, ponieważ w tych grupach on powinien się sprawdzać. Natomiast te dwa powyższe testy zdecydowanie polecane są dla grup liczniejszych. Kolejnym testem jest test D'Agostino-Pearsona. Test D'Agostino-Pearsona jest najnowszym z tu obecnych testów. Jest to bardzo ważny test w przypadku badania normalności rozkładu, ponieważ w przypadku, kiedy wykryjemy odstępstwa od normalności, pozwala na dociekanie, na czym te odstępstwa mogą polegać. Jest to bardzo ważne, by móc dociekać o przyczynach stwierdzenia braku normalności, ponieważ najczęściej my nasze dane chcemy dalej analizować i sprawdzanie normalności rozkładu jest pewnym tylko etapem analizy, który ma ułatwić nam decyzję o tym, jakie będą wykonywane kolejne kroki, jakie testy będą dalej wybierane. Wiele testów wymaga, by dane spełniały założenia normalności rozkładu. Są też testy, które mimo tego, że rozkład taki normalny jest wymagany, tolerują niewielkie odstępstwa od normalności. Natomiast niektóre testy całkowicie są odporne na brak normalności rozkładu. No więc warto dokładniej przyjrzeć się rozkładowi, by móc zdecydować o dalszych losach naszych danych.
Test D'Agostino Pearsona koncentruje się na dwóch aspektach rozkładu normalnego: na skośności i na kurtozie. Zatem stwierdzenie braku rozkładu normalnego może prowadzić dalej do sprawdzenia powodu tego braku. To znaczy, czy wynika to zbyt dużej bądź zbyt małej kurtozy, czy może jest konsekwencją występujących skośności. Kolejnym jakimś ważnym elementem sprawdzania normalności rozkładu jest przedstawienie graficzne naszych danych. Mamy tutaj do dyspozycji dwa różne wykresy. Pierwszy z nich to jest wykres kolumnowy, na którym przedstawimy dowolną liczbę kolumn. Mamy tutaj 10 kolumn, ale to my jako badacze decydujemy, jak dużą liczbę kolumn będziemy przedstawiać. Ja tutaj wpiszę na przykład wartość 7. Ta liczba kolumn, którą wpisujemy, nie ma zupełnie wpływu na wyniki analiz, na wyniki testów statystycznych, które są tutaj przeprowadzane. Jest to tylko nasza interpretacja graficzna i wybierając 7 kolumn, decydujemy, że nasz zbiór danych, czyli w przypadku naszym wzrost kobiet, będzie podzielony na 7 różnych części. Dalej mamy wykres kwantyl-kwantyl rozkładu normalnego. Jest to wykres punktowy. Do tych dwóch wykresów możemy dopasować funkcje i ja to dopasowanie tutaj pozostawię i zgadzam się na te ustawienia oraz zgadzam się na wszystkie ustawienia w oknie głównym testu normalności. W rezultacie uzyskuję raport i żeby można było zinterpretować wyniki uzyskane w tym raporcie, dobrze jest na początku sformułować hipotezy. W hipotezie zerowej zakładamy, że rozkład naszych danych w populacji jest rozkładem normalnym. W naszym przypadku badamy wzrost kobiet, a zatem rozkład wzrostu kobiet w populacji, czyli nie tylko dla tych naszych 300 kobiet, które tutaj zebraliśmy, ale generalnie w całej populacji, z której te 300 kobiet pochodzi, na przykład w populacji Poznania, ten rozkład jest rozkładem normalnym i to będzie hipoteza zerowa. W hipotezie zerowej zawsze zakładamy normalność rozkładu. Wiele cech, które obserwujemy w rzeczywistości, które nas otacza, tym rozkładem rzeczywiście się charakteryzuje. Wpiszemy tutaj rozkład naszych danych, czyli rozkład wzrostu jest rozkładem normalnym. I hipoteza alternatywna, rozkład inny niż normalny. Czyli rozkład naszych danych nie jest rozkładem normalnym. No w przypadku naszych testów, test Komogorowa-Smirnowa dał nam wartość prawdopodobieństwa testowego, wartość P, która jest większa niż zadany poziom istotności, większa niż ten standardowy poziom istotności, my przyjęliśmy poziom 500, co oznacza, że zostaliśmy z naszym założeniem pierwotnym, że rozkład naszych danych można scharakteryzować rozkładem normalnym i podobnie w pozostałych testach. W teście Lilienforsa wartość P jest również większa niż 500, jest większa niż 500 w teście Shapiro-Wilka i w teście D'Agostino-Pearsona. Ja tutaj zapiszę. Zjedziemy troszeczkę niżej. Test D'Agostino-Pearsona ma takie dwa podtesty. Jeden z nich bada skośność, a drugi bada kurtozę. W naszym przypadku wartości P obydwu tych testów są również większe niż zadany poziom istotności, są większe niż 500. W momencie, kiedy wartość P dla testu skośności jest większa niż 500, to oznacza, że rozkład naszych danych nie jest rozkładem skośnym. A w przypadku, kiedy wartość P testu kurtozy jest większa niż 500, to oznacza, że kurtoza w naszych danych jest zbliżona do kurtozy rozkładu normalnego. Przejdźmy teraz do wykresów i zinterpretujmy wykres kolumnowy. W wykresie kolumnowym na osi X mamy przedstawiony wzrost kobiet z podziałem na te 7 grup. Ja może tutaj podpiszę te osie w taki sposób, żebyśmy te podpisy widzieli. Obrócę po prostu podpisy o 90 stopni. I teraz widzimy, że najwyższa kolumna charakteryzuje wzrost pomiędzy 1,64 m a 1,70 m. To oznacza, że najwięcej jest kobiet. Widzimy tutaj, że ponad 100 mamy kobiet w naszej grupie o takim wzroście, który znajduje się w tym przedziale. Natomiast znacznie mniej jest już kobiet o wzroście bardzo odbiegającym od tych wartości, to znaczy o takim wzroście bardzo wysokim, mamy tutaj malutko kobiet, i podobnie o wzroście bardzo niskim. W rezultacie do naszych kolumn, do naszego wykresu kolumnowego możemy dopasować funkcję, to jest ta funkcja liniowa, rozkładu normalnego. Funkcja rozkładu normalnego przedstawia swoim wykresem dzwon. Jest to taka funkcja dzwonowa, funkcja Gaussa.
I ona rzeczywiście w przypadku naszych danych widzimy, że jest dobrze dopasowana. Obojętnie jaką liczbę kolumn byśmy tutaj wybrali, jakbyśmy podzielili te nasze dane, ta funkcja rozkładu Gaussa dobrze mogłaby opisywać ten rzeczywisty populacyjny rozkład naszych danych. Poniżej mamy wykres kwantyl-kwanty. Jest to wykres punktowy, tak jak powiedziałam, i nasze dane rozłożone są wzdłuż tej linii. Jest to linia dopasowania, którą wybraliśmy. Jeśli dane leżą wzdłuż linii, tak jak mamy tutaj, to wówczas rozkład naszych danych dobrze charakteryzuje rozkład normalny. Taki wykres kwantyl-kwantyl często towarzyszy testowi Shapiro-Wilka. Często te dwa sposoby badania normalności rozpatrywane są w parze, dlatego że budowa testu i budowa tego wykresu jest bardzo analogiczna. To znaczy w momencie, kiedy test Shapiro-Wilka wskazałby na brak normalności rozkładu, to na tym wykresie można by było dociekać przyczyn tego braku, podobnie jak to było w teście D'Agostino-Pearsona. Oczywiście takich przyczyn braku normalności rozkładu może być bardzo wiele, ale tutaj postaram się Państwu opisać takie najczęstsze. Na przykład, jeśli punkty po lewej stronie wykresu, po lewej stronie tej linii tutaj, znajdowałyby się powyżej linii, czyli w tym miejscu, a po prawej znajdowałyby się poniżej linii, wówczas nasz rozkład charakteryzowałaby większa obecność wartości odległej od średniej, niż byłoby to w rozkładzie normalnym. Natomiast jeśli byłaby sytuacja odwrotna, to znaczy jeśli punkty po lewej stronie wykresu znajdowałyby się poniżej linii, a po prawej stronie wykresu powyżej linii, to wtedy mielibyśmy taką sytuację, która mówiłaby nam o tym, że rozkład charakteryzuje mniejsza tym razem obecność wartości odległych od średniej, niż jest to w rozkładzie normalnym, czyli takich wartości osób o bardzo niskim wzroście i o bardzo wysokim wzroście. Mamy mniej niż byłoby to w rozkładzie normalnym. Jeśli natomiast punkty po lewej i po prawej stronie wykresu znajdowałyby się powyżej linii, czyli tutaj i tutaj, wówczas mielibyśmy do czynienia z rozkładem prawostronnie skośnym. Natomiast gdyby znajdowały się poniżej linii, to byłby to rozkład lewostronnie skośny. W naszym przypadku te punkty leżą pięknie wzdłuż linii, poza tym krzywa dzwonowa dopasowana jest do naszych kolumn dość dobrze i wszystkie testy mówią nam o tym, że możemy zostać z założeniem, że nasz rozkład jest rozkładem normalnym. Przejdźmy teraz do kolejnego przykładu. W kolejnym przykładzie badamy dochód osób w pewnym kraju, może to być na przykład dochód osób w Polsce. I tutaj, podobnie jak poprzednio, pobieramy pewną grupę osób i na podstawie tej grupy osób chcemy zdecydować, czy w danej populacji dochód osób może być opisany rozkładem normalnym. Spodziewamy się, że może tak być, ponieważ najwięcej osób będzie zarabiało pewną taką przeciętną wartość, natomiast znacznie mniej będzie takich osób, które zarabiają bardzo duże pieniądze i znacznie mniej będzie takich osób, które zarabiają z kolei bardzo mało. Sprawdzimy, tak jak poprzednio, przy użyciu testów normalności, czy nasze dane charakteryzuje rozkład normalny. Pozostawiamy zaznaczenie wszystkich testów. W przypadku wykresu możemy pozostawić te 10 kolumn i dopasowaną funkcję. Zobaczmy, jakie mamy wyniki. Tym razem testy badające normalność rozkładu oznaczone, wartości P tych testów oznaczone są kolorem czerwonym, ponieważ wartość P jest mniejsza niż zadany poziom istotności. Czyli tym razem wybieramy hipotezę alternatywną. Przypominam, że hipoteza zerowa mówi o tym, że nasze dane mają rozkład normalny, czyli tak jak oczekujemy, a hipoteza alternatywna mówi, że nasze dane rozkładu normalnego nie mają. Ponieważ wartość P jest mniejsza niż 500, to nasze dane tego rozkładu normalnego nie mają. Wykazał to zarówno test Kolmogorowa-Smirnowa, jak i też Lilienforsa, test Shapiro-Wilka, podobnie wartość P mniejsza niż 500. I tak samo dla testu D'Agostino-Pearsona. W przypadku testu D'Agostino-Pearsona test skośności jest istotny, czyli nasze dane są danymi skośnymi. W momencie, kiedy mamy rozkład skośny, trudno jest interpretować kurtozę. Więc pozostajemy na tej interpretacji skośności. Przedstawienie graficzne, czyli najpierw wykres kolumnowy. Zobaczmy, dlaczego ten rozkład normalny tutaj nam nie jest rozkładem dobrze dopasowanym.
dlaczego nie powinniśmy dopasowywać rozkładu normalnego do naszych danych. Mamy tutaj rzeczywiście taką sytuację, że ten przeciętny dochód uzyskuje dość duża grupa osób. Są osoby zarabiające dużo większe pieniądze, ale jest ich stosunkowo mało, ale brak jest osób zarabiających bardzo mało. Tutaj dzieje się tak dlatego, że w kraju, który jest tutaj badany, rząd definiuje takie minimalne wynagrodzenie. I to minimalne wynagrodzenie w tym przypadku to jest 2000. Zatem nie ma osób zarabiających poniżej tego minimalnego wynagrodzenia, a grupa osób zarabiających tutaj nieco więcej niż to minimalne wynagrodzenie jest tą grupą najliczniejszą. I obojętnie jak dużo bralibyśmy osób do naszej próby, którą tutaj dysponujemy, nie zmienimy tego faktu, że z lewej strony nasz wykres jest tak gwałtownie ucięty. Nie ma tego łagodnego ogona, takich niskich wartości, jak to jest z prawej strony. Nasz rozkład jest prawostronnie skośny, ponieważ prawy ogon nam zostaje, a z lewej strony mamy nasze dane ucięte gwałtownie i będzie tak zawsze, obojętnie jak dużą grupę wybierzemy, ponieważ ten rozkład rzeczywiście taki ucięty obserwujemy w populacji i nie jest to rozkład normalny. Tą prawostronną skośność obserwujemy również na wykresie kwantyl-kwantyl, poprzez to, że zarówno z lewej, jak i z prawej strony wykresu mamy wartości, które znajdują się powyżej naszej linii dopasowania. Na koniec chciałam jeszcze przejść do takiego podsumowania. Mamy tutaj slajd, na którym przedstawiam słonia. Chciałam Państwu opowiedzieć pewną anegdotę, która może nam ułatwić zrozumienie badania normalności rozkładu. Jak Państwo zwróciliście uwagę, mamy tutaj zaproponowanych kilka metod na to, żeby tą normalność rozkładu badać. Nie zawsze jest tak, że metody te dają te same wyniki. Jedna może wskazywać na odstępstwo od normalności, podczas kiedy druga mówi, że tych odstępstw od normalności nie widzi. Wtedy decyzja, którą będziemy podejmować, może być dla nas, szczególnie dla początkujących badaczy, decyzją trudną do podjęcia. I tutaj chciałam taką starą anegdotę o słoniu przytoczyć, o pewnej grupie ślepców, którzy idąc drogą napotkali na swej ziemi coś ciężko po niej stąpającego i od przechodnia dowiedzieli się, że to coś, co spotkali, nazywa się słoń. I jako, że właśnie byli niewidomi, to zaczęli poznawanie tego słonia od obmacywania go tak naprawdę. I ktoś jeden, dotykając kła, powiedział, że słoń to jest ostry i twardy szpikulec. Inna osoba natomiast złapała za nogę tego słonia i powiedziała, że słoń to jest gruby i stabilny słup. Ktoś inny z kolei chwycił za trąbę, no i na podstawie tej trąby uznał, że słoń to jest długa i giętka rura. A jeszcze inny ktoś chwycił za ogon i powiedział, że słoń jest cienką liną zakończoną frędzlami. No i na końcu ci ślepcy zaczynają się kłócić o to, jak tak naprawdę wygląda słoń. No a słoń tak naprawdę jest po prostu zlepkiem tych informacji, które im udało się wydobyć. Kiedy my analizujemy dane, bierzemy pewną grupę osób z całej większej populacji. I na podstawie tylko tego wycinka, tylko tej grupy osób staramy się dociec, jaki rozkład mają nasze dane w rzeczywistości. I do sprawdzenia tego właśnie mamy kilka różnych narzędzi, kilka różnych testów i również możemy graficznie spojrzeć na nasze dane. Każdy z tych testów to jest inne podejście do badania normalności rozkładu, więc każdy zwraca uwagę na nieco inne jego aspekty. Jeden bardziej na skośność czy kurtozę, drugi bardziej jest zainteresowany tym, jak duża jest grupa i na podstawie mniejszej grupy na przykład lepiej działa niż na podstawie dużej grupy. I teraz w zależności od tego, który z tych testów użyjemy, możemy dostać nieco inne wyniki, a tak naprawdę ten rzeczywisty rozkład, który obserwujemy w naszej populacji, będzie najlepiej opisany, jeśli do opisu użyjemy wszystkich tych metod i na podstawie tych zebranych informacji będziemy mogli opisać, jak rzeczywiście rozkład, jakim rozkładem charakteryzują się nasze dane. Tak więc życząc Państwu przyjemnego badania Państwa rozkładów danych, zachęcam do oglądania kolejnych prezentacji. Do usłyszenia.